Nie będzie przeszukania Fundacji Lux Veritatis, nie będzie zabezpieczenia dokumentów, odebrania telefonów komórkowych i odebrania umów o obsługę prawną. Wciąż nie wiadomo, czy sąd zażąda dostępu do korespondencji e-mail fundacji. Sytuacja, z jaką zmagają się przedstawiciele fundacji, to efekt absurdalnych zarzutów stawianych przez Watchdog Polska. Główny cel organizacji Watchdog Polska zrealizowany. Zeznania w sprawie absurdalnych zarzutów o rzekome nieudostępnienie informacji publicznej złożyli założyciel i dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk oraz zasiadający w zarządzie Fundacji Lux Veritatis ojciec Jan Król i Lidia Kochanowicz-Mańk. Sprawa miała dać Watchdogowi rozgłos i tak się stało. Ma ona dodatkowo charakter nie cywilny, a karny. My odbieramy ten akt oskarżenia jako szykany. Ja to nawet określałem jako chucpę, tak? Czyli zupełnie bezpodstawne oskarżenie, używanie prawa karnego do celów zupełnie pozakarnych, tak? Do celów pozaprocesowych. Tak? Moim zdaniem, tak jak powiedziałem i to podtrzymuję, ten akt oskarżenia zmierza do zdemolowania tak naprawdę prawa polskiego. Ten akt oskarżenia w państwie praworządnym nie powinien mieć miejsca, akcentuje dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. Postawiono nam zarzut, czyli posadzono nas na ławie oskarżonych tylko dlatego, że reprezentujemy Fundację Lux Veritatis, że jesteśmy organizacją, która ma pewne wartości, z którymi dzisiaj bardzo wielu w Polsce walczy. Akt oskarżenia dotyczy wniosku organizacji Watchdog Polska, na który została udzielona odpowiedź, dodaje Lidia Kochanowicz-Mańk. My omawiamy pismo z 26 maja 2017 roku, w którym udzieliliśmy informacji publicznej. I sąd to pismo cytuje. Na temat tego pisma mówimy, na temat naszej odpowiedzi mówimy, na temat przekazanych informacji publicznych mówimy, a jednak akt oskarżenia mówi, że my żeśmy nie udzielili odpowiedzi. Obronę przedstawicieli Fundacji Lux Veritatis, a tak naprawdę obronę Radia Maryja, Telewizji Trwam i wszystkich dzieł, które wzrastają przy toruńskiej rozgłośni, włącza się cała rodzina Radia Maryja. Przecież to jest taki ewenement, że to na skalę światową. I my dzisiaj musimy bronić tego. Modlimy się o to, organizujemy spotkania, wszystko dobrze. Piszemy do prezydenta, do pani marszałek Witek, do premiera. Dobrze, ale reakcji na razie nie widzimy i to nas bardzo boli. W tym roku Radio Maryja obchodzić będzie 30-lecie powstania. Przez tych 30 lat różne organizacje, partie polityczne, lewicowo-liberalne media atakowały rozgłośnie oraz jej założyciela ojca Tadeusza Rydzyka na wszelkie możliwe sposoby. Dlatego rodzina Radia Maryja nie ustaje w modlitwie oraz działaniach mających na celu obronę dzieł, które współtworzą sami radiosłuchacze.